tak kurde po własnej działce obchód robić, bo człowiek nie wie gdzie co ma. Tyle tego. Trochę wieje dzisiaj, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam to w niczym w nagraniu kolejnego odcinka. Moi drodzy, jeśli kiedyś za czasów takiego brzdąca małego, gdy byliście tacy, wiecie, trochę już ponad pieluchę, a trochę wcześniej niż żonaci czy mężaci, i mama mówiła do was, ty gnoju, na przykład, nie? To dzisiaj specjalnie dla was, w takim rewanżu za to, co was spotkało w dzieciństwie, zrobimy odcinek o robieniu gnojówek. Wiele rzeczy się tu u mnie naraz dzieje. O, tu na przykład cały czas trwa produkcja biohumusu, ale o produkcji biohumusu to macie oddzielny film, więc na pewno dowiecie się, jak robi się biohumus. Tutaj mamy moszenie balotu boczniaka, ale o tym też macie oddzielny film w filmie o uprawie boczniaka, więc też sobie zobaczycie. Tutaj balot boczniaka już obcieka po całonocnym namaczaniu, a tu mamy taki zestaw młodego skauta. Wszystko co nam będzie potrzebne dzisiaj do robienia gnojówek, więc a będzie dużo gnojówek i to z bardzo różnych rzeczy. Beki i wiadro z pokrywą, to wszystko będzie oczywiście potrzebne do zrobienia gnojówek, a czarne wiaderko bierzemy, żeby się przejść i poszukać odpowiedniego surowca. Ale tego surowca podstawowego na gnojówkę z pokrzywy daleko szukać nie trzeba będzie, ponieważ wystarczy się właściwie obrócić i już mamy całe chaszcze tutaj pokrzywy, bo oczywiście jest to przy kompostowniku, więc tutaj jest najcenniejsza gleba, najbardziej żyzna, tu rosną najchętniej pokrzywy. Piękne, zdrowe, ładne, więc będziemy je również suszyć, ale to też oddzielny film o suszeniu będzie cały. Natomiast dzisiaj gnojówka. No i teraz tak, no, wyglądają ładnie, ale można powiedzieć, dajmy na to, że te trochę za bardzo wystają i depcze się je jak się chodzi albo jeździ taczką, więc zaraz zetniemy te tutaj i trochę innych i to wszystko zbierzemy do beczki. Jak to się będzie ścinać, no do tego przydałoby się nam specjalne narzędzie. Pokrzywę można dać w całości oczywiście do gnojówki, ale szybciej ona wyda te swoje wartościowe soki, gdy będzie lekko pociachana i można najpierw zerwać pokrzywę, później ją pociachać na drobniejsze. Albo można iść na sposób tak jak ja, czyli najpierw kosić wyżej, później niżej, 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 aż do samej ziemi i już będzie pociachana na etapie koszenia. Zagrabić i już pierwsza porcja będzie wrzucona do beczki. Później pójdę, zbiorę jeszcze pokrzywy z innego rejonu. Tu nie będę wszystkich wycinał i tak, żeby z pół beczki było pokrzyw, a resztę dopełnimy wodą. Beczka już swoje przeszła, bo cały zeszły rok były gnojówki w niej robione. Została tylko przepłukana, a to tam dokładnie myta nie była, te resztki tam zostały. Także tyle mamy w tej chwili. To jest jakaś 1/3 beczki, ale nieubita. A to trzeba generalnie tak 2/3 nieubite, połowa lekko ubita, przynajmniej tyle. To musi być nazbierane, więc idę jeszcze w inne miejsca, będę znosił tutaj aż do pełni.
tę beczkę tak solidnie. Pokrzywa zrobiona. Trzeba się wziąć za skrzyp. Szukamy skrzypu, bo ze skrzypu będzie kolejna gnojówka. Ja ze skrzypem już tak łatwo to nie ma, bo pokrzywy mamy wszędzie, ale skrzyp to raczej rośnie jako chwast i jest jeszcze malutki, więc będę musiał jakoś go gdzieś wyszperać. Ostatnio kręcił się w malinach. Może jeszcze tam siedzi. Maliny to w ogóle wypadałoby odchwaścić trochę. Ale jak się przyjrzycie uważnie, to rzeczywiście młody skrzyp siedzi w malinach. Proszę bardzo. Mamy tutaj o delikwenta, który mógłby być większy, ale dobry i taki. Jest go tutaj trochę, jest go tutaj trochę. Więc trzeba się wziąć i trochę go nazrywać. Coś tam jest, ale to jest mało. Jak jest duży skrzyp wyrośnięty, no to szybko takie wiaderko bym zapełnił, ale tym młodziutkim, no z tym, że będzie mocniejszy na pewno, ale to mało. Trzeba będzie poszukać jeszcze. Poszukam w miejscach niekoszonych i poszukam jeszcze na innych grządkach, bo przy okazji jak przecież grządek tu dużo, skrzyp gdzie indziej rośnie, to przy okazji jak robicie gnojówkę, to jeszcze sobie opilicie ogródek, to jest, widzicie, same korzyści są. Ze skrzypem na razie szału nie ma. No, trochę jest, ale... Znaczy nie szał, tylko skrzyp. Ale szału nie ma. Na szczęście przez dzień czy dwa można spokojnie do tej gnojówki coś dokładać. Więc ja będę jeszcze... Pochodzę trochę, pokręcę się po mojej działce i poszukam jeszcze skrzypu. A na razie... Wędruje on do tego wiadra, w którym gnojówka będzie się robić. A ja z pustym wiaderkiem wędruję w poszukiwaniu najłatwiejszej zdobyczy, czyli mniszka lekarskiego, bo z tego będzie trzecia gnojówka. Tak jak mówiłem, mniszek to najłatwiejsza zdobycz, najłatwiej go szukać. Sam się zdradza. I z niego to możemy właściwie wszystko. I kwiaty, i liście. Tortusiowej korzeń można. Ja to jeszcze na pewno ten. Te wszystkie... dmuchawce też będę dorzucał, żeby się tu za bardzo nie rozsiewał. On może się rozsiewać, ale trochę. Kontrolowanie. Także to wszystko wędruje. Jak tam się zerwie wam trochę trawy razem z zrywaniem, to nie ma problemu. Może być. I powoli, powoli rwiemy i dopełniamy wiaderko. A że w beczce będę robił zniżka, to muszę go przynajmniej takie wiaderko narwać. Kurde, beczka duża, a tego mniszka jeszcze niewiele, prawie wiaderko. Ale na szczęście wiem, gdzie mniszek rośnie w większych ilościach, muszę się tam przejść, więc ja jeszcze tutaj dorzucę. Więc czy skrzyp, czy mniszek to są w takich ilościach mniejszych, po prostu wleję trochę mniej wody, natomiast będę w trakcie jeszcze dorzucał jutro pojutrze, to wtedy doleję też odpowiednią ilość wody. Także po prostu kończę, żeby wam jakby... pokazać już do końca, jak to wszystko ma być zrobione. Także otwieramy bekę, wsypujemy do środka całą zawartość oczywiście. O, się porozsypywało oczywiście. Dobra, zebrane. Nic się tu nie marnuje u mnie. No i teraz nawet z korzeniami niektóre się wyrwały, to bardzo dobrze. Jest wszystko, absolutnie wszystkie części tej rośliny są od korzenia po dmuchawca nawet. Dobra, teraz trzeba to wszystko zalać wodą i skrzyp, i mniszek, i pokrzywy. No i na przykład po jednym dniu, po 24 godzinach takiego moczenia, pokrzywy na przykład, nie wiem jak w przypadku skrzypu i mniszka, ale w przypadku pokrzywy macie tak zwaną wodę pokrzywową i można na przykład oprysk zrobić taką wodą, jeszcze ją rozcieńczając. No ale po kilku dniach to już się zaczyna proces fermentacyjny, więc i zapachy będą inne zupełnie, i właściwości będą inne zupełnie. Także to nas czeka.
Wszystko zobaczycie. Teraz trzeba wodę zalać moim patentem. Beczki ustawione na północnej ścianie, czyli tutaj słońca najmniej. Coś nie tak? Co mnie tu obmiałkujesz i obwąchujesz i obcierujesz? Na zachodniej ścianie wróć, na północnej ścianie beczki, więc tutaj słońca najmniej. A mógłbym tak, zalać to wodą z deszczówki, to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo tu kastry zbierały deszczówkę z nocy. Trochę nazbierały, bo trochę padało, chociaż szału nie ma. Natomiast ja wykorzystam jeszcze inną metodę, bo deszczówką podlewamy. Na pewno nie zalewałbym wodą z kranu, bo to jest woda chlorowana, nic to kurczę nie da. Ale tutaj jest doprowadzony wąż, który idzie sobie tędy, który wraca tędy, który idzie tędy, który tutaj idzie tędy i tędy i tędy i tam idzie do studni. I woda ze studni jak najbardziej tak. A oczywiście, żeby uruchomić wodę ze studni, to u nas stosuje się specjalny patent, który zrobiłem sobie, żeby nie latać do studni, nie włączać ręcznie pompy. Tylko że ten patent ma swój określony zasięg, tak? Muszę dojść do ogrodzenia. Mam nadzieję, że to zadziała, bo tam samochód teraz stanął. Dobra, lecimy zobaczyć. Zanim ja dojdę, to powinno już tam lecieć, jeśli wszystko zadziałało. Na pewno to usłyszymy. Słyszycie? Nawet widać. Proszę bardzo. Czyli spokojnie, może być deszczówka i może być oczywiście... O, woda ze studni. Woda ze studni to jest to, taka swojska, prawdziwa, wiejska. Na razie nie będę szalał z ilością, dlatego że właśnie nie ma za dużo materiału, tak? Więc póki nie ma materiału, to robimy tyle, żeby przykryć. Teraz o czym trzeba pamiętać jeszcze, moi drodzy? Ano o tym, że przynajmniej raz dziennie trzeba taką gnojówę pomieszać. Tam to wszystko się przemieszało, te bąbelki wypuściło i tak dalej. Przynajmniej raz dziennie, najlepiej dwa razy dziennie. Czyli gdzieś tam sobie na tych beczkach połóżcie jakiś porządny patyk, jakiś palik, jakieś cokolwiek i jak tylko przechodzicie obok tej beczki, to ją podnieść, pokrywę zamieszać. Pokrywę założę, bo na przykład ona stoi tutaj pod dachem. O, czyli wprost do tej beczki lałoby mi się z deszczu. A nie zależy mi na tym, żeby tutaj było nie wiadomo jak dużo wody i żeby mi na przykład wypłukało tą gnojówkę, gdy na przykład za dużo spadnie deszczu. Dlatego moi drodzy, pokrywki będą nie dociśnięte do końca, więc tam jakiś dopływ powietrza powinien być. Natomiast zdecydowanie mieszanie to jest najważniejsze. I niech to się tam fermentuje, niech tam pracuje. No, to tyle. Dobra, ja muszę myknąć teraz znowu w to miejsce tajemne, żeby wyłączyć wodę pilocikiem. To jest przydatne urządzenie, naprawdę. Jak się ma daleko studnie, to przydatne. Szkoda, że przez budynek nie, tylko trzeba właśnie dojść tam. No, ale to tyle mogę dojść. Także czekam, aż się napełni i to będzie wszystko na dzisiaj. Zobaczymy, co będzie jutro i przez następne, powiedzmy, dwa dni, a później ten film publikujemy. I tak sobie stoję tutaj. Stoję, czekam, aż się naleje woda i tak sobie patrzę, że chyba jeszcze mniszka trochę urwę. No widzicie, zawsze skądś trzeba coś gdzieś znaleźć. Dzień dobry, moi drodzy parafianie. Słuchajcie, temat jest taki, że przed chwilą oglądaliście nagranie sprzed miesiąca, dokładnie z okolic 15 maja. W
wtedy robiliśmy te gnojówki. I od tamtego czasu miesiąc minął. I moi drodzy, co muszę wam powiedzieć? No przede wszystkim tak, ten fragmencik, który teraz dogrywam. W ogóle przepraszam za mój bardzo niewyjściowy strój, ogolenie, fryzury i wszystko, ale właśnie, ten fragmencik, który w tej chwili nagrywam, jest bardzo świeży. Bo z dzisiaj. Więc macie go, no, pewnie jutro opublikuję, więc będzie bardzo świeży. I przepraszam was w ogóle bardzo za opóźnienia w filmach. Rzeczywiście są opóźnienia w filmach. Ale po prostu my mamy taki zapiernicz teraz w ogrodzie i nie tylko w ogrodzie, jeszcze tam różne inne sprawy się ułożyły, tak że tego czasu brakuje, więc będziemy nadrabiać z tymi filmami już teraz, mam nadzieję, na dobre, ale cały czas coś nam tam zajmuje głowę i nie tylko głowę i czas i w ogóle wszystko, więc musicie wybaczyć, że z takim opóźnieniem. Ale wszystko będzie, teraz będziemy nadrabiać, będziemy robić spacer po szklarni, będziemy robić spacer po ogrodzie, bo naprawdę się sporo zmieniło. Non stop teraz musimy podlewać, bo te upały są, jeszcze najgorętszy weekend teraz, no w ogóle tę historię. Także po prostu wybaczajcie, nie paczajcie, że są opóźnienia, że jakieś tam, wiem, że już pytacie o te filmy, wiem, że pytacie co z remontem, z końcem. Już jest wszystko skończone, już jest, filmy są nagrane, tylko muszę usiąść zmontować. I będę to publikował najszybciej jak tylko możliwe, żebyście tylko mieli wszystko. Komary straszne o tej porze, bo już jest 9 w nocy, a my dalej podlewamy. Słońce zaszło już z pół godziny temu. No, także tak to wygląda, moi drodzy. I co chciałem powiedzieć? No, musimy po prostu się uzbroić w malutką cierpliwość. Ja będę nadrabiał. A teraz pokażę wam, co po miesiącu wyszło z gnojówek, bo gnojówki jak najbardziej są gotowe, sfermentowane, zrobione. I będziemy nimi opryskiwać, będziemy nimi podlewać. Wszystko po kolei teraz będzie z nimi robione. Proszę bardzo, to nasze gnojówki troszeczkę się pozmieniało, bo się okazało, że ta jasno-niebieska beczka była dziurawa. Na szczęście się okazało to na drugi dzień, więc pokrzywy były jeszcze świeże. Więc przesypałem to, co wyciekła woda, więc resztę przesypałem do tej beczki, a tu dodatkowe wiadro poszło na skrzyp. No i teraz w tych trzech to się trzyma. Jest to wszystko, kijek cały czas stoi, mieszamy. Moi Państwo, gnojówka z miszka lekarskiego. Tak mniej więcej wygląda, taki kolor, już taka naprawdę zawiesista, po zapachu poczuć, że to gnojówka. Tutaj mamy skrzyp i moi Państwo mamy tutaj gnojówkę z pokrzywy. Co do tego, jakie wartości mają gnojówki, no przydałoby się, żebym coś tutaj wam powiedział jeszcze. Ale chyba dopiszę po prostu. Spróbuję dopisać wam na końcu filmu jakąś taką adnotację, co te gnojówki dają. Natomiast mogę wam spokojnie powiedzieć, jak mniej więcej je stosować. Jeżeli stosujecie taką gnojówkę starszą, 2-3-tygodniową gnojówkę albo miesięczną, tak jak my, to moi drodzy, robimy tak. Do oprysku 1:20 mniej więcej stosunek, czyli 1 litr gnojówki na 20 litrów wody, mniej więcej takie proporcje. A jeśli do podlewania, to można 1:10 zastosować. 1 litr wody na 1 litr gnojówki na 10 litrów wody. Natomiast na pewno tak jest w przypadku gnojówki z pokrzywy. Skrzypu mniszka może bym troszeczkę mniej dawał. No i to możecie spokojnie mieszać ze sobą na przykład i zasilać właśnie wszystkie roślinki, które wam tam rosną. Na mszyce jest skuteczna gnojówka z pokrzywy i tak dalej, i tak dalej. Dopiszę wam na koniec jeszcze, na co to może się przydać. Także to by było na tyle w tym filmie. Te informacje cenne, tak jak mówię, za chwilę będziecie mieli. Na razie jeszcze zrobię wam mały nalot na nasz ogród, żeby was zachęcić do obejrzenia spaceru po ogrodzie, który niebawem się pojawi. To już tak niedługo. I ja się z wami żegnam bardzo serdecznie, pozdrawiam równie serdecznie, proszę o jakiegoś suba, jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, łapka w górę świadczy o tym, że doceniasz nasz film, a komentarz, że masz do zadania pytanie, masz uwagę, albo chcesz pochwalić, albo zganić, nie wiem co tam chcesz, dawajcie znać w komentarzach, my będziemy tutaj dla was cały czas działać. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.